Mianowicie o uniwersytecie myślimy jako o, o ogóle, jako pewnej całości, jako ogóle nauk czy dyscyplin naukowych. Ale myślę też, że i to, to nie jest nic odkrywczego, że uniwersytet jest powinien być tak, jak to wcześniej zresztą kiedyś mocno podkreślano, ogółem czy wspólnotą uczonych, zarówno nauczających i uczących się. A nie ma wspólnoty, nie ma grupy, którą nazywamy wspólnotą czy społecznością akademicką w tym przypadku, no bez, bez, bez komunikacji, bez wspólnego języka. I to narzędzie, no moim zdaniem, no pozwala utrzymywać kontakt. Mamy różne, różne tryby studiowania, także tryb niestacjonarny, ale w przypadku studiów stacjonarnych no jest to doskonale narzędzie do kontaktowania się. Otrzymuję maile od studentów, którzy wysyłają je z adresu. mm -hmm. No jest tam odpowiedni e, moduł, czy, czy tam spe, e, jakaś aplikacja, funkcjonalność. E, I ja odpowiadam, e, mogę być również e, z tego systemu. Czyli już tworzymy taką internetową, czy, czy, e, czy cyfrową, nawet jeżeli to jest internetowa, czy cyfrowa, ale społeczność, taką wspólnotę akademicką. Także myślę, że, że jest to e, też wzgląd, czy aspekt bardzo e, istotny jakiś taki łącznik pomiędzy, pomiędzy starym uniwersytetem, Uniwersytetem I nowym uniwersytetem, to znaczy z nowymi technologiami, w tym systemem USOS. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję